skrobanie szyb, odgarnianie śniegu i czekanie, aż w samochodzie zrobi się ciepło, a później w drogę, do szkoły albo pracy. Wtorkowy poranek nie był łatwy dla większości kierowców w regionie. Prognozy synoptyków się sprawdziły. Sytuacja na drogach jest trudna, choć najważniejsze trasy w regionie są czarne i przejezdne. Paweł Jędrusik. Choć mamy już 29 listopada, to po raz kolejny trzeba powiedzieć, że zima znowu zaskoczyła kierowców. A taki widok dzisiaj rano był niemal na każdym osiedlu. I choć śnieg w tym sezonie nikogo już nie dziwi, to chyba pierwszy tak poważny jego opad. Poranek nie był łatwy. Tak, jak widać. A te warunki na drodze jak wyglądają na pierwszy rzut oka? Nie wiem, jeszcze nie wyjechałam. Wczoraj tak nie wyglądały na pewno. Ja bardzo lubię śnieg, nie narzekam. A drogi? Widziała już pani w jakim sensie? Jeszcze nie, także czekam. Liczę na dobre opony zimowe. Ale mimo, że większość dróg w regionie była rano przejezdna, to podróż do pracy nie należała do łatwych. To dla przykładu droga z Jaworzna do Katowic. Choć auta nie stały w miejscu, to podróż wydłużała się. Korki były rano przerąbane na DTS-ce w dwie strony. A rano jest zawsze do 8 do centrum jest koniec świata. Najgorsze jest to wszystko leci na szyby, na auto. Jak jest zmrożone, to może coś narobić, nie? W miastach w regionie w teren wyjechały już piaskarki i pługi. W Katowicach prace drogowców obrazują liczbami. Prawie 20 pojazdów, około 60 osób pracowało przy usuwaniu tych zimowych niedogodności. Zużyliśmy już 180 ton soli i przejechaliśmy ponad 2000 km. I choć ataku zimy można było się spodziewać, to nie wszyscy jechali ostrożnie. Tylko do godziny 10 rano policja odnotowała 100 zdarzeń drogowych. Pamiętajmy o tym, że jeżeli znajdujemy się na terenie obszaru zabudowanego, gdzie dopuszczalna prędkość to 50 km na godzinę, to nikt nie każe nam jechać z tą prędkością. Jedziemy z taką prędkością, która pozwoli nam zapewnić panowanie nad pojazdem. I niestety z takimi warunkami przyjdzie nam się zmagać przez najbliższe kilka miesięcy. Ale nie tylko my z tego powodu ubolewamy.